Równależnik M. O misjach inaczej. Witamy na Równoleżniku M. Z nami jest ojciec Kazimierz Grabowski, werbista, który pisał historię zgromadzenia Słowa Bożego. Szczęść Boże, ojcze Kazimierzu. Szczęść Boże. Ave Maria Purissima. Tak się pozdrawiali gauchos, to znaczy kowboje z Argentyny. Dlaczego ojciec zdecydował się zostać księdzem? To znaczy, nie wiem jak to wytłumaczyć, bo to nie jest takie łatwe pytanie dla mnie. Bo ja to robiłem w jakiś spontaniczny sposób. Poszedłem do księdza Koszykowskiego, który był proboszczem w Królewie. I mówię, proszę księdza, ja bym chciał jednak być księdzem. On tak na mnie popatrzył z góry i na dół. Mówi, słuchaj, wiesz co? Ja byłem na rekolekcjach w Pieniężnie i tam w Pieniężnie ogłaszali nam, że otworzą niższe seminarium w Bruczkowie, werbiści. Ja bym ci radził, żebyś ty tam pojechał do nich. Bo wiesz, ja znam to seminarium, znam dużo księży werbistów, także ja bym ci polecił, żebyś pojechał dowiedzieć się. No i udałem się tam. No udałem się, ojciec Skóra mnie przyjął bardzo serdecznie, bardzo uprzejmie. Zrobił na mnie wielkie wrażenie. Siedział ze mną, rozmawiał ze mną, jedliśmy razem obiad. I on mi się wszystko wypytał, skąd, jak się nazywam, jak, co tam tego, skąd to się zrodziło. Ja mówię, tak spontanicznie mi się zrodziło to. I się dowiedziałam, że od księdza proboszcza, że jest nisza. Tak, oczywiście. Mówi, to słuchaj, to wiesz co, to sprawa będzie prosta. Zaczynamy we wrześniu naukę w Bruczkowie. Ja ci dam tu wszystkie warunki, co się trzeba zaopatrzyć i tak dalej. I wtedy pamiętam, taka anegdota była, że ojciec Józef Dominik, starszy ksiądz, już przedwojenny prefekt czy tam profesor, dał mi taką listę, w co mam się zaopatrzyć. Cały problem był śmieszny nawet, że były skarpetki, które już miały gumkę taką ściągającą, a on chciał, żeby jakieś podwiązki były. Ja po całym Alborku chodziłem, żeby się zaopatrzyć i siostra mi pomagała nawet. No i niestety wszyscy na mnie patrzyli jak na wariata, bo co wymysły jakieś. Mówi, nie ma takich rzeczy, dzisiaj już takich rzeczy się używa. No ale wszystko zaopatrzyłem się. No i mój ojciec z moją starszą siostrą zawieźli mnie do Bruczkowa. Elegancko, no i rozpoczął się Bruczków. No i tak zaczęło się. A to nie było tak, że ojciec chciał wcześniej zostać rybakiem? Oczywiście, że chciałem zostać. Bardzo lubiałem łowić ryby. I był u nas rybak, który miał kilka łodzi i on miał żaki, drgawice, takie sieci. Jako chłopak bardzo chętnie jeździłem z nim i pomagałem mu w czym mogłem. I zaentuzjazmowałem się i poszedłem do mojego taty i mówię, tata, ja rozmawiałem tu z panem Koniuszkiem, mówi, on mi przyjmie, ja bym chciał z nim razem, bo ja chcę być rybakiem tak jak on. I ojciec mi to mówi, co to za zawód, mówi, jak chcesz być rybakiem, to ty się zapisz do szkoły normalnej rybackiej. No i mimochodem tego zapisał mnie szybciutko, raz, dwa, trzy, do szkoły rybackiej. I miałem tam jechać. No i wtedy ojciec bardzo dobrze zareagował, jak mu powiedziałem, że idę do seminarium. Myślałem, że będzie patrzył krzywo, ale spojrzał, nic nie powiedział. No ale potowarzyszył mi, on mnie odprowadził i starał się właśnie tak ciągle w listach, pytał się jak mi idzie. Aż do swojej śmierci bardzo się interesował postępami, studiami i bardzo był taki po prostu przy mnie razem i wspierał mnie nawet w każdej chwili.
Czyli można powiedzieć, że Pan Jezus powołał trochę ojca jak świętego Piotra. Można by tak, ale to raczej nie, bo to ja tylko byłem pomocnikiem, nie byłem rybakiem. Ale prawdziwe powołanie dopiero się dowiedziałem na prymicjach. Ludzie tak, ale już nie do kościoła, bo zimno było w kościele, on był też chory, więc już na plebanie i na plebanie zostałeś ochrzczony. I na końcu ksiądz zwrócił się do twojego taty i mówi: Wawryk, prosiłem Pana Boga, żeby ten chłopak był księdzem po mnie. I tak się dowiedziałem, że to powołanie narodziło się właśnie dzięki tej usilnej modlitwie tego księdza. Niższe seminaria w dzisiejszych czasach już nie funkcjonują, ale jakby ojciec mógł krótko opowiedzieć, co robiło się w takich szkołach? Normalne to było, normalne gimnazjum, bez żadnych problemów, tylko dużo modlitwy było, msza święta codzienna, program ustalony i tak dalej, życie wspólnotowe, sportowe, było pięknie. Farmacja była gruntowna, był czas na studia, naprawdę dużo czasu przeznaczaliśmy i uczyliśmy się, także wszystko było w porządku i myślę, że miały swoje zadanie, takie to było życie. Czy Argentyna była ojca pierwszym wyborem misyjnym? Nie, pierwsze to była Japonia, bo ojciec Maciuszek przyjechał do nas, do seminarium. Tak pięknie nam opowiedział o Japonii, jego pracy, że zachwyciłem się i dla mnie była Japonia najważniejsza, albo jakiś inny kraj azjatycki. Ale okazało się, że potem na nasze święcenia przyjechał generał i przyjechał ojciec Kozioł, radca generalny. Zaproponowali, żebym pojechał do Argentyny, dlatego że jeden ze współbraci moich, rok starszy ode mnie, miał jechać do Argentyny, ale zachorował i niestety nie mógł jechać. No i wtedy generalat chciał zadecydować, żeby ktoś pojechał jednak z Polaków. No i tak namówili do tego, żebym zmienił taką decyzję. Zmieniłem, no i natychmiast dostałem przeznaczenie do Argentyny. Trudno jest zaadaptować się na obcym kontynencie? Jak wyglądały ojca początki pracy? Jak przyjęli ojca wierni? Czy jakieś obrzędy lokalne ojca zdziwiły? Wszystko mnie dziwiło. Od samego początku właściwie. Najpierw zajechałem do Buenos Aires, szeroka ulica, 120 metrów, a potem dowiedziałem się, że to jest najszersza ulica świata, Nueve de Julio. Także już mnie to zdziwiło i olbrzym tego miasta, eleganckie miasto, portowe, wspaniałe. Bo, ale ja miałem taki charakter ciekawski. Wszystko mnie interesowało, jedzenie, jak jedzą, a największe wrażenie dla mnie zrobiło to, że znalazłem, że tam były talerze, widelce, noże. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że przyjechał taki misjonarz z Brazylii, południowej Brazylii, i mówi do nas: chłopcy, jeżeli będziecie się udawać do Ameryki Łacińskiej, pamiętajcie, zapomnijcie o nożu, zapomnijcie o widelcu i łyżce, przygotujcie się do trudnych warunków życiowych. No ja to zacząłem tak po prostu na pierwszy rzut oka sprawdzać i mówię: nie, no przecież to wszystko jest elegancko, wspaniale. A szczególnie mnie interesowało ich sposób liturgii, to był troszeczkę odmienny. Już były takie wpływy latynoskie i włoskie też, nie? Procesje, gdzie był śpiew, gdzie był krzyk, gdzie były wiwaty, gdzie były klaski, czy odpusty takie szumne na wiwat, czy na przykład w Buenos Aires potem mariaci przychodzili, 120 trębaczy przychodziło na święto Guadalupe i śpiewało piękne pieśni. I naprawdę były to momenty takie wzruszające i takie odmienne. A jak ludzie mnie przyjmowali, no z ciekawością, oni byli bardzo ciekawi. Jak to, z kraju, z którego kraju, od komunistów przyjeżdżasz?
No niektórzy tak się gorszyli, chyba to jakiś wysłannik komunizmu czy coś. No pamiętam, jak poszedłem na prawie po 3 miesiącach kursu językowego, no to od razu były wywiady różnych czasopism. Nawet tak nieostrożnie byłem tam, takie socjalistyczne czasopismo, nieostrożnie troszkę się wypowiedziałem, bo tak oni mi się pytali, czy tutaj ludzie mają pracę, czy są dużo bezrobotnych. Ja mówię, nie ma tak bezrobotnych, bo państwo, o to, że każdy musi iść do pracy, jest karalna, nawet to, że nie pracuje, także pracę każdy ma, a szkoły? Szkoły są prywatne, czy tego ja mówię, nie, ale wszystko jest. W szkołach normalnie szkoły są, każdy ma uczestniczyć do szkoły. Wszyscy chodzą do szkół, tak, i w szkole to, a seminaria macie? No mamy, no. Czy ja byłem w seminarium, wyszedłem w seminarium, no i zostałem wyświęcony w seminarium. Także oni to opublikowali, potem niektórzy mnie brali za złe, że tak komunistą ładnie popierał ideę komunistyczną. No ale to powiedziałem, no prawdę mówiłem, no, nie kłamałem, tylko prawdę mówiłem. Tak jakby się pytali, tak bym mówiłem. I potem ich komentarze były bardzo takie chwalące socjalizm i ten, no niestety tutaj z mojej strony to jakoś tak niezręcznie to wyszło, no ale wyszło jakoś tam. No od samego początku już mi się podobało na przykład jedzenie argentyńskie. Wino tak z początku nie za bardzo, bo było jakieś takie kwaśne za bardzo. Ja w Polsce słodkie wino robiliśmy, a tam jakieś kwaśne wino było. No potem dowiedziałem się, że to jest najbardziej odpowiednie wino, wytrawne wino. A żadnego pojęcia nie miałem. Oni do obiadu i do kolacji to wino piją. Nie ma tyle sosu co u nas, także muszą pić właśnie wino. A ile w tym prawdy jest, że ojciec zaminował swój ogródek przy parafii? A, to nie był ogródek, tylko to był po prostu teren parafii. Kościół był wybudowany, kaplica świeżo, no i były tylko trawniki. No i trzeba było zrobić jakieś klomby, żeby troszeczkę kwiaty były. I padłem na pomysł, żeby róże zasadzić. I mój znajomy dostarczył mi róże, najpierw z początku 10 róż. No i wysadziłem, za 2 dni już zniknęły. Potem mówię do niego, no trudno, on mówi, to bliżej kaplicy, to wtedy nie wyciągną tych róż. Zasadziłem bliżej kaplicy. Też wyciągnęli. Miałem to szczęście, że komisarz policji przychodził do nas, do kościoła, na mszę świętą. No ja przyszedłem, udałem się do niego, mówię, panie Castro, mam problem, że kradną mi róże. A on mówi, a jak to ksiądz sobie wyobraża, ja policjanta tam postawię, to wszystkie gazety nas opiszą, to jest niemożliwe. A no ja mówię, to nie ma żadnego jakiegoś rozwiązania. On się zastanowił chwilę, mówi tak, tak. I zawołał takiego policjanta i mówi, słuchaj, no, ty jeździsz po proch? Tak. No to wiesz, załatwisz to i to, żeby ojciec miał spokój z różami, nie? I on mi mówi tak, niech się ksiądz nie martwi, ten policjant pójdzie z ojcem, i będziecie sadzić te róże tam. No i tak zasadziliśmy, a on przyniósł takie petardy powiązane z krzakiem. Jak się wyrwało krzak, wyciągnęło petardę do góry, to ona wybuchała. Ale dopiero trzeba było wyciągnąć. I na następną noc ktoś przychodzi i wyciąga taką różę. Jak to rąbnęło? To potem tylko ślady były, drogi jak uciekał w takim czy innym kierunku, nie? Ale okazało się, że matki powiedziały, jak dzieci przychodziły na katechezę, uwaga, bo ksiądz ma zaminowane klomby, róże tam, ogródek ma zaminowany. Także dzieci uważajcie, jak będziecie tam wchodzić.
Ja się wystraszyłem i zacząłem w każdą niedzielę głosić, że to już nie, trzeba tę różę wyciągnąć, to jest petarda, to nie jest żadna zmina, nic nikomu nie grozi, tam można przechodzić, deptać, nie ma problemu. Jak się to wyciągnie, to dopiero wtedy wybucha, ale tak normalnie nie wybuchnie. Ale rok upłynął, róże się zakorzeniły, no i to dzisiaj ładnie upiększają. Ojciec swoje pierwsze lata posługi misyjnej spędził w Buenos Aires. Czy w związku z tym ojciec spotkał się z prześladowaniem podczas rządów junty Jorge Rafaela Videli? To znaczy, osobiście się nie spotkałem, dlatego że posłano mnie na studia do Rzymu, żebym się przygotował na wychowawcę. Także no, ominąłem to wszystko, bo byłem 2,5 roku, to już potem ta junta troszeczkę zmieniła swoją politykę, już było troszkę inne. Ale w pierwszym roku było bardzo surowo, bardzo ostro było, tak, to prawda. A jak już ojciec wrócił z Rzymu do Argentyny, to jakim był ojciec przełożonym dla kleryków, nowicjuszy? Ja byłem chyba ostry, to tak, to fakt. Ale trzeba było się ich spytać raczej. Chociaż ci nowicjusze dobrze mnie później wspominali. Bo niektórzy mi nawet mówili z Afryki, że ci moi nowicjusze, którzy tam się udali na misję, to właśnie dobrze mówili o mnie. Że pomimo tego, że byłem ostry, surowy, to jednak jakoś tam coś tam zostało z tego wszystkiego, z tej informacji, że tak dobrze wspominali. A jak ja siebie oceniam, trudno mi powiedzieć. No raczej chyba tak, byłem wymagający, to tak, to fakt. A dlaczego ojciec do dzisiaj nie za bardzo przepada za kurczakami? O, to jest historia ciężka jak świat. W nowicjacie mieliśmy 12 kurników, w każdym kurniku było ponad 2500 kurczaków. I trzeba było je sprzedawać wszystkie. No jest bracia, tam dwóch braci było zatrudnionych, jeździli i rozprowadzali, sprzedawali. Ale to tak, dzisiaj zamówienie jest na 300, na 1000 kurczaków, na 2000. Rozdawaliśmy po seminariach, po zakonach. No i niestety i zostawały te kurczaki. Także trzeba było potem jeść te kurczaki. No i tak na śniadanie, na drugie śniadanie, na obiad, na podwieczorze, na kolację kurczaki, w takiej czy innej postaci kurczaki, kurczaki, kurczaki. Tak było prawie przez 3 lata. A to prawda, że będąc już prefektem znalazł ojciec kleryków przyczepionych do płotu klasztornego? To była sprawa bardzo skomplikowana, dlatego że ci młodzi studenci, akurat było ich 62, no jakoś tak się stało, że powyjeżdżali trochę tutaj na doświadczenia misyjne, to w różne kraje i tak dalej. No i zostało 12. To były lata 75-76 roku. No i wtedy właśnie była taka moda, że chcieli żyć wśród ludzi. Nie w klasztorach. Oni byli w dużym klasztorze, pięknie wszystko, stołówka i tak dalej. Ale oni chcieli tak żyć wśród ludzi, spokojnie. Gdzieś tam w jakimś małym domku i sobie wymyśleli, że nazwali to insercją, to znaczy włączenie się w rytm, w życie, w środowisko tych ludzi ubogich. No, ja troszkę miałem znajomości z kolegami, pracowali właśnie w tych dzielnicach tam i oni mi opowiadali, jak tam się, co się tam dzieje, nie? No i z tego względu też powiedziałem, że nic dobrego z tego nie wyjdzie. No, ale oni nie, 4 takich się znalazło i chciał koniecznie i pisali do Rzymu, pisali tu, pisali tam, no i w końcu uzyskali pozwolenie odpowiednie od prowincjonatu z Rzymu i tak dalej, i poszli tam. Kupili domek, ładnie wśród tych ludzi i tak dalej. Po jakimś czasie przychodzi taki pan i mówi, proszę zabrać tych ludzi stąd. My wiemy, że to są klerycy, proszę ich tam zabrać.
bo my na to nie zgadzamy się. Jak co znaczy my? Mieszkańcy tej dzielnicy, to była dzielnica nędzy. My się nie zgadzamy. Aha, no, ja myślę, to chyba poważna sprawa. I mówię do nich, uważajcie, bo tu są problemy, będziecie mieli. I to duże problemy. No ale jako młodzi oni odważni, nie, to jestem sobie dał radę, ludzie tutaj akceptują nas i wszystko w porządku. Dobrze. No i pewnego pięknego poranka, ludzie o godzinie 5-6 rano idą do pracy, na stację kolejową i patrzą, a z tych czterech kleryków przywiązanych do płota łańcuchami, zbitych nago. Całkiem nago ich zostawili. No nie było tak zimno, także można było ten. No i niestety wyrzucili ich. Że nie zabili, że nie okaleczyli, to jeszcze tak dużo znaczy, tylko tak postąpili, bo wiedzieli, że to są klerycy i dali im taką nauczkę. No i potem wyleczyli się, ale ja im powiedziałem tak, słuchajcie, my zrobimy po naszemu. Został zamianowany z naszego zgromadzenia biskup Jorge Nowak w Quilmes. W Espeleta prosiliśmy biskupa, czy tam można się u niego tam zatrzymać, otworzyć taki dom formacyjny i taką inserję w dzielnicy, ale już taka normalna dzielnica, domek wynająć najpierw i tam właśnie. I wszyscy z klerycy zgodzili się na to. Ja byłem ich prefektem, rektorem i przełożonym. No i tam żeśmy tak sami gotowali, nie sprzątali, wszystko robiliśmy i tak dalej. Sami ogródek prowadzili, wszystko tak jak chcieli, tak i było. I tam wytrwałem z nimi tak 2-3 lata. No i to doświadczenie dla mnie było bardzo ważne też, ale żeśmy mieli kontakt z parafią, oni chodzili na msze do parafii, wszystko było w porządku, wszystko było wspaniale, nie było żadnego problemu. Ten rodzaj inserty się udał bardzo dobrze, ale ten drugi rodzaj inserty niestety nie wypał. Następnym stanowiskiem ojca po tych stanowiskach formacyjnych było stanowisko wiceprowincjała. Czy to była trudna rola? Nasza prowincja była bardzo rozległa. Na przykład Buenos Aires do Mendozy było 1100 kilometrów. Potem Uruguay należał też. I potem Bariloche to 2800 kilometrów. Także sam prowincjał nie był w stanie odwiedzić wszystkich placówek. Wobec tego myśmy z prowincjami rozdzielili się. Prowincjał przyjął jedną część Argentyny, południowa i ta Bariloche, a ja Mendoza i Uruguay. Musiałem tam jeździć na wizytację, odwiedzać się i wspierać tych ludzi tam. No i bardzo chętnie to robiłem, bo to mi dawało duże doświadczenie i poznawałem kraj też i tak dalej. Nie? Najczęściej trzeba było samochodami jeździć. Ruchu nie było, także można było spokojnie sobie jeździć do Mendozy, 1100 kilometrów. Potem do Uruguayu, tu pod olotem się leciało też tam. I nawet ciekawa historia, ten policjant z Uruguayu najpierw kiedyś powie, skąd ja jestem, a ja mówię, że jestem z Polonii, Polonia. Polska, Polonia, a on myślał, że z Kolonii. Mówi, a to nasz tutaj stąd, mówi. A z perspektywy tych doświadczeń, jakby ojciec mógł opowiedzieć, z jakimi problemami mógł wtedy spotykać się misjonarz w tamtym rejonie? No więc w tamtym rejonie pierwszym problemem takim zasadniczym to był język. Trzeba było go bardzo dobrze opanować. Bez znajomości języka niestety nic się nie zrobiło. Druga rzecz, trzeba było tych ludzi szanować i jeżeli się człowiek wykazał, to oni bardzo chętnie przyjmowali, ale najpierw z dystansu tak patrzyli, obserwowali, a potem jak już dali ci tytuł amigo, przyjaciel, no to już miałeś wstęp na całe życie. Także trzeba było zaskarbić sobie. Nie można było ich krytykować w żadnym tym. Bo niestety błąd największy, jak człowiek zaczyna coś porównywać,
ze swoją ojczyzną, zaczyna krytykować, zaczyna z góry patrzeć, koniec, przegrany. Przegrany i nie ma w ogóle nic tam do gadania, do szukania i tak dalej. A jakby ojciec wykazał te różnice między tym katolicyzmem, chrześcijaństwem w Polsce, a tym, co ojciec zobaczył w Argentynie? No w Argentynie przede wszystkim zobaczyłem to, później wprowadziłem w szkole brak takiej gruntownej katechezy. W Polsce jednak katecheza była na poziomie. Domy katechetyczne były budowane przy parafiach, księża się naprawdę pracowali ciężko. Sakramentalna katecheza i normalna katecheza była w Polsce bardzo dobrze przeprowadzana. Tam niestety zaniedbanie. Chrzest i na tym się kończyło. No i potem ludzie żyli według swoich tradycji, według swojego. Oni mówili, my jesteśmy wierzący i tak myśleli. I tak najczęściej popadali w różnego rodzaju zabobony. Jest takie sanktuarium w San Juan, które gdzieś jakaś defunta Korea. Defunta Korea to jest zmyślona postać, ale to postać tragiczna, która umiera z braku wody na pustyni i swego synka swoją krwią karmi, żeby ten synek przeżył. No niby ten synek przeżył, ona zmarła. Postać nie jest historyczna, ale to jest mit stworzony i sanktuarium zrobione. I tam ci ludzie się garnęli do tego. Ja tam kilka razy byłem, patrzyłem. No widziałem dużo takich gestów pobożności. Nawet niektórzy tam nawrócenia przeżywali. Jak to się dzieje? Dlaczego to się dzieje? Jak to ta łaska Boża działa? To ja też nie wiem, bo to mi trudno powiedzieć, żeby takie coś, niby jakaś legenda, jakiś mit wykorzystać do tego, żeby ci ludzie naprawdę nawracali się i do spowiedzi przystępowali i tak dalej. No to ciekawa historia, to jest bardzo interesujące. Ale to brak katechezy taki ogólny. Ja w szkole dopiero to doświadczyłem i zacząłem. Ja nie byłem tym prekursorem, bo już taki ojciec Rubén González, on pierwszy dostrzegł tę potrzebę i on zaczął, potem zmarł nagle. No i ja po nim nastąpiłem i ja się zająłem właśnie ewangelizacją takiej szkoły, że katecheza i profesorów, konferencja z profesorami, profesorcja z rodzicami, z babciami, z dziadkami, też bardzo ciekawe spotkania. No i rekolekcje i katecheza na poziomie w szkole i to dawało swoje efekty. Założyłem nawet taką organizację MAP, to się nazywa Movimiento Apostolado Guadalupe, gdzie ex-alumni pomagali mi właśnie w tym przeprowadzeniu tych rekolekcji i tej ewangelizacji wewnątrz szkoły. To zauważyłem, że w Argentynie brakowało, ze względu na to, że nie było księży, że nie było czasu. Myśmy byli na parafii. Ja by najpierw byłem na takiej 80-tysięcznej walentynarcji na parafii. Czterech nas było. Gdyby wszyscy ludzie przychodzili do kościoła, potem było Rafael Calzada, 120 tysięcy ludzi ochrzczonych. No. Katechezy? Gdzie tam? Ledwie tam mszę się odprawiło. Ja zwykle w Fatimie, to była kaplica Fatima, miałem trzy msze, dwie rano w niedzielę i potem trzecia po południu. No i tak z katechezą różnie. Zapraszaliśmy, organizowaliśmy, dzieci przychodziły, ale raczej do przygotowania do pierwszej komunii. To już tak był sukces i tak było. Potem do chrztu trzeba było okazać. Do ślubów, to trzeba było wymagać, prosić, żeby ci ludzie się zdecydowali, dlatego że byli przekonani, że jesteśmy katolikami. Czego ksiądz od nas żąda więcej jeszcze niż my możemy tutaj spełnić. Ameryka Łacińska jest pewna różnego rodzaju dziwnych obrzędów, jak na przykład przynoszenie do kościoła szczątków swoich zmarłych po to, by ksiądz je poświęcił. Tańczenie wokół Najświętszego Sakramentu podczas procesji Bożego Ciała. Nie ma w tym wszystkim synkretyzmu? Może w niektórych wypadkach tak, ale tam, gdzie ja byłem, w tych placówkach, nie było tego synkretyzmu. U emigrantów, tak, spotkałem się. W Espeleta
tam gdzie byłem z tymi klerykami, w tym tak zwanej insercji, to byli emigranci z Boliwii. Zawezwali mnie na pogrzeb tego i nagle, proszę ojca, proszę poczekać. A co się stało? No, mamy pewne problemy. Jakie problemy? No, dziura jest. Jaka dziura? No, w trumnie. Jak to w trumnie dziura? No, bo za duża trumna, okazuje się. Czyli ta trumna, ta dziura wciągnie następnego z rodziny. To był ten zabobonek. Pewnie, że w pewnym momencie nie możesz przezwyciężyć, nie możesz powiedzieć o tym. Ale mówię, no trudno, to idźcie, zmijajcie, przywieźcie nową trumnę. A teraz dobrze, tak, teraz może być. Z takimi rzeczami się spotykam, ale te synkretyzmy tego nie. Procesje są bardzo żywe, dynamiczne. Tak, to rzeczywiście, to się spotkałem. A przy tańczeniu przy Bożym Ciele, no raczej pewne rytmy tak, ale nie takie, żeby brakowało szacunku. Nie, nie, nie. Szacunek jest duży i naprawdę aż za duży. Tak może by powiedzieć, bo te, takie gesty, jak oni robili na kolanach, czy tego, czy po prostu czołgać się, czy coś, to były gesty bardzo takie nadzwyczajne, które dostrzegałem. Ale aż takiego sekretu ja przynajmniej w tych środowiskach się nie zauważyłem. Ostatnim przystankiem w Argentynie dla ojca okazała się być pewna szkoła. Co to było za miejsce i dlaczego właśnie wtedy narodziła się miłość do klubu piłkarskiego Independiente? To była szkoła Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe. To jest jedna z największych szkół prywatnych w Buenos Aires. No i na całe szczęście czy nieszczęście dużo alumnów czy ex-alumnów było kibicami Independiente. I oni mnie wprowadzili właśnie na ten stadion. Nawet tam dostałem obdarowany koszulką numer 1 Casimiro. I miałem swoje miejsce. Tam mogłem zawsze przyjść, jak kiedy chciałem. I byłem witany nawet przez ten zarząd klubu i tak dalej. Także dzięki tym, że dużo z Guadalupe było właśnie kibiców, ale nie tylko kibiców, tylko też niektórzy tam uczestniczyli w różnych organizacjach sportowych z klubu Independiente. A druga rzecz, mi się to podobało, bo tam były takie barwy polskie, biało-czerwone. A sama szkoła, jak ojciec wspomina, swoje ostatnie lata w Argentynie, właśnie pełniąc funkcję dyrektora tej placówki. Szkoła była wymagająca. Trzeba było o 7 rano już być na nogach. Do godziny bardzo później, bo były spotkania z rodzicami, z nauczycielami, z profesorami. No, bardzo dużo pięknych wspomnień. Dobrze się czułem w tej szkole, ale szczególnie to duszpasterstwo, ta organizacja młodzieżowa MAK, eksalumnów zebrać, żeby właśnie ewangelizowali. To była najpiękniejsza sprawa. Nawet była taka propozycja, że chciałem takim być koordynatorem wszystkich naszych szkół, a mamy bardzo dużo szkół jako werbiści w Argentynie, takim właśnie, żeby te duszpasterstwo w szkołach przeprowadzić. Dlatego, że ja to nazywałem jako parafia specjalistyczna, gdzie było na 2000 alumnów, no byli rodzice, byli dziadkowie, były rodziny, także to była duża parafia, tam można powiedzieć. No i tam można było dużo rzeczy zrobić. Były spotkania. Miałem takie pole na 8 hektarów pola w Pilar, gdzie były baseny, boiska do piłki nożnej i dom rekolekcyjny. I tam właśnie odbywały się rekolekcje dla alumnów. Koniec tygodnia, sobota, niedziela. Najczęściej właśnie udawałem się tam właśnie do tego ośrodka i tam właśnie przeprowadzaliśmy rekolekcje. To wtedy ojciec zadał pytanie małej dziewczynce, czy jej pies potrafi się modlić? Nie, to nie było wtedy. To było na parafii Rafael Calceda, kiedy ja obsługiwałem Fatimę.
Fatima to była kaplica w dzielnicy i tam ludzie przychodzili, jak to z dzielnicy, tak prosto sąsiedzi, no swoimi ulubionymi zwierzętkami. I było pięknie. I taka dziewczynka też, taka małego pieska miała, bardzo ładnie przychodziła i tak dalej. Dopóki ten piesek nie hałasował, to ja tolerowałem to wszystko. Ale jak się okazało, że jakieś inne psy jeszcze właziły, to ten piesek nie znosił obecności innych psów, zaczął szczekać i gazować. Ta dziewczynka mi mówi, że on go uspokaja. Ja mówię, widzisz, nie uspokajasz, bo jednak on hałas poradzi. No tłumacz, jest msza się, ta ludzie, wszyscy, zaczujemy się, a ty tutaj tego masz. No, ale to ją mnie przekonało. Nie, ja jaką tu ciszę i tego, wszystko w porządku. Został go w domu. Nie mogę w domu zostać, bo on tęskni za mną. I tak skomle i ten. Nie mogę go zostać. No to nie. Jeżeli nie możesz, to jak to zrobić? A ona ciągle mi się pyta, dlaczego nie mogę z tym psem przychodzić do kościoła? Ja się modlę, a on cicho siedzi, bo ja go trzymam na ręku. Bo to malutki piesek. Więc ja jej mówię tak, słuchaj, wiesz co? Ty mi się pytasz, dlaczego psy nie mogą przychodzić do kaplicy. Ja ci powiem tak, bo one nie umieją się modlić. Jak to tego? Przecież jak go on raz ze mną jest. Ja mówię, z tobą jest. Ale teraz tak, ty mówisz Ojcze Nasz, mów Ojcze Nasz. Mówię, niech pies powie Ojcze Nasz. Ale mówi, no to nie ma tego. A widzisz? Ja nie umie. Jak go nauczysz mówić Ojcze Nasz i będzie mówił Ojcze Nasz, to ja się go wpuszczę i ty będziesz zaraz z psem przychodził. No i zrozumiała i potem już nie było kłopotu. Szkoła była ostatnim ojca przystankiem w Argentynie. Później ojciec trafia do Rosji. Te dwie skrajności, jak to się stało? Ja nie tylko miałem funkcję tam przełożonych i wychowawców, ale też prowadziłem tak zwane kursy inkulturacji dla obcokrajowców, którzy przyjeżdżali do Argentyny. Organizowałem miesięczne kursy, ale też zorganizowałem kurs misjologii dla wszystkich naszych studentów. Przyjechali studenci z Meksyku, z Kolumbii, Paragwaju, nawet z Chile. I to były lata 90., w 90. chyba pierwszym, jeżeli się nie mylę. No i już była w Rosji pierestrojka. I wtedy oni mi się pytają, jak to jest, jak to wygląda, bo to wszyscy tak na Rosję patrzyli, kraj ateistyczny, tu tego zmiany, czy będzie wolność tam w tej w Rosji religijna i tak dalej. Ja mówię, według tego, co ja widzę, chyba tak, nie? Ja mówię, no ja już jestem troszkę stary, ale wy jesteście młodzi, także będziecie mieli szansę pojechać, ale nawet ja bym się wybrał tam pojechać i tak dalej. I nagle okazuje się, że w 97 jadę na kurs do Nemi 9 marca, generał dzwoni. Myśmy myśleli, czy ojciec by nie chciał pojechać do wschodu, do Baranowicz, tam otwieramy nowe placówki, potrzebni są ludzie doświadczeni. Ja mówię, no tak, ale to tam z tym językiem będzie trudno, już jestem stary i bym rosyjskiego mam się, a ty nie umiesz? Nie, już zapomniałem w ogóle tam, trochę się uczyłem, ale zapomniałem. A nie, bo i to w Baranowiczach na razie po polsku może mówić, jak już wszystko wiedział, piernik jeden. No i mówię, no trudno, jak trzeba, to trzeba. No i wtedy zaraz po południu o 15 dzwoni jeszcze raz i mówię, już rada cię przeznaczyła do Baranowicz na rektora. No i tak wpadłem w 97 roku i zostałem skierowany do Rosji. A ta posługa różniła się od tego, do czego był ojciec przyzwyczajony w Argentynie? Oczywiście. To jeszcze w Baranowiczach to było wspaniale. Ludzie, kościół zapełniony i tak dalej. To jeszcze tak. I tam jako tako z władzami się dało radę tam dogadać, że wiza była i tam. No jeszcze tam szło. I kardynał tutaj zamienował mnie proboszczem. Jako proboszcz miałem prawo do tego, żeby dostać wizę roczną. Także to jeszcze tam szło. Ale potem najgorzej, jak zamienowali rektorem w Sankt Petersburgu.
No to się zaczęło dopiero. Tam trzeba było wizę do Rosji. Całkiem inna sprawa była. Jak ja tęskniłem za Argentyną. A za czym? Za ludźmi, bo całkiem inne. To były kościoły zapełnione. Taka Guadalupe, bazylika, miała 1500 ludzi. Potem Baranowicze, jeszcze 300 ludzi, no jeszcze kaplica była zapełniona. A tam w Rosji 7 osób, 8 osób. My inaugurujemy kaplicę świętej Olgi, a przychodzi 4 osoby. Dobrze przyszła mama z 5 dzieci i tak troszkę zapełniła, tłum zrobiła. Taka to rzeczywistość była, niesamowity skok, niesamowity. Ale to nie tylko to, tylko władza utrudniała, gdzie tylko się dało. No ale jakoś tam przeszło, poszło. Katolikami na wschodzie są głównie potomkowie Polaków. Oczywiście, oczywiście. Ci ludzie pamiętają jeszcze o swojej tradycji, kulturze, kraju? Tak, tam taki przykład. Bardzo bogaty Rosjanin, ale polskiego pochodzenia. Jego babcia umiera i on przyjeżdża, żeby pójść na pogrzeb. Bo ona sobie życzyła, żeby był ksiądz katolicki. No ja tam pogrzebałem, ale ciekawa historia. Oni mają tak zwane pominki. Pominki to jest taki zwyczaj, że ktoś coś musi powiedzieć o tej zmarłej osobie. Ja powiedziałem, że ja tej osoby nie znam, ale jedno tylko mogę powiedzieć, że ona się postarała, żeby ksiądz katolicki przyjechał tutaj i pochował ją. Ja to widzę jako specjalną łaskę, którą ona otrzymała. I ten jej syn tak się wzruszył, że rzeczywiście zaczął tak troszkę się przybliżać. Kiedyś nawet przyjechał na rozmowę. On, który był oddalony, ale jakoś tak zaczął dzięki właśnie tej zmarłej. I tak właśnie, tak w ten sposób zbierają się katolicy tam. Jakoś odnajdują swoją drogę i odnajdują tak po latach, przy takiej czy innej okazji. To jest prawda, że w Rosji językiem Kościoła katolickiego jest język polski? Nie, już teraz nie. To na Baranowiczach. Przyjeżdżam do Baranowicz. Pamiętam jak dziś. Przychodzi taka grupa starszych kobiet i mówi do mnie tak, czy ojciec będzie odprawiał mszę świętą w języku naszej wiary. A ja mówię, co im odbiło? Ja nie mam żałów tutaj, jak będę te po łacinie? A on mówi, jak łacinie? Po polsku, a po polsku oczywiście, nie ma problemu. To do Białorusi, w Rosji nie. To znaczy, ci Polacy by to z chęcią przyjęli, nie? Ale ci inni, nie, absolutnie, nie zaprobują. I księża tak samo. Ta cała walka była na przykład gorzkie żale. Wszyscy, a to Polska, to walka niesamowita. A miał ojciec jakieś nieprzyjemności związane z ingerencją rosyjskiego aparatu państwowego, jak ojciec był regionałem? Bezpośrednio, można by powiedzieć, nie, ale takie kontrole paszportu tak. Na przykład nie istotnie zowąd kontrol paszportu. Ale ciekawa historia, że myśmy wynajęli elektryka, który był szefem policji, komisarzem policji w Rosji, ale emerytowany i jako elektryk pracował. I myśmy do parafii najęli tego człowieka. I przychodzi taki właśnie sobie tam z tych służb paszporty nam sprawdzać, nie? A ten wychodzi i mówi, cześć, taki, tego, a on kapitanem, bo ja tu kapitan, co za problemy macie? A bo tu ojca tego starszego, co mi tutaj, kurczę, tego? I od razu sprawa się załatwiła. Także takie szczęście czasami sprzyjało mi do... Ale to tak różnie bywało. Nagabywałem, tak, z wizami był problem, ale potem dostałem stały pobyt, no to już było inaczej. A jak dostałem stały pobyt, zachorowałem, musiałem wyjeżdżać. No i takie to historie. Że będziemy zmierzać ku końcowi. Doświadczył ojciec pomocy Ducha Świętego, będąc na misjach? Oczywiście, no cały czas. Bez tego to w ogóle mowy nie byłoby. Człowiek widział nawrócenia.
I niektóre problemy, które były nie do przezwyciężenia, ni stąd, ni zowąd, zaczęły się rozwiązywać. I jedną rzecz, którą doświadczyłem wtedy, kiedy dostawałem najbardziej po uszach i tak najciężej było i krzyż czułem na własnych tych, wtedy widziałem, że to wszystko zaczyna mieć skutek i to jest wolą Bożą. Ja w pewnym momencie myślałem tak, to jest moje miejsce Argentyna, całe życie będę w Argentynie. Tu jest Rafael Calzada, cmentarz, ja będę tutaj sobie leżał, to będzie to wszystko uplanowane. I nagle wszystko pryska, łamie się wszystko. I zaczyna się zmiana. I musisz iść gdzie indziej. I teraz zobaczyć, czy to jest wola Boża, czy to jest jakieś moje błędy, czy co to jest. Czy ktoś inny na mnie się wściekł i zaczyna mi kopać po tym, co to się dzieje, dlaczego. A potem się dostrzega, że jednak jest wola Boża. I tak rozumiem. I to widzę, że Duch Święty jednak prowadzi. Chociaż ja mam taki charakter, że nie zawsze byłem taki aż bardzo posłuszny. Trochę też tam sobie zacząłem gmatować sprawy. Także Duch Święty wyprostowywał niektóre rzeczy i czasami dostawałem po tyłku z tego powodu. Według Ojca, jaką najważniejszą cechę powinien w sobie wypracować misjonarz? Przede wszystkim otwartość na innych ludzi, na inność, na kulturę. No i jakoś tak dobrze nastawiony być do innego człowieka. Nie podejrzewać go o złośliwość, ale dobrocią można by uzyskać dużo rzeczy. Szczególnie w Rosji tak to doświadczyłem. Ostatnie szybkie pytanie. Która kuchnia jest najlepsza? Najlepsza kuchnia na świecie to jest argentyńska. Chinchulines y asado. I wino do tego. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. Z ojcem Kazimierzem Grabowskim rozmawiał nowicjusz Łukasz Goławski. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Wysłuchali Państwo podcastu Równoleżnik M o misjach inaczej. Poprzednich odcinków można posłuchać na stronie internetowej równoleżnik.werbiści.pl, pisane bez polskich znaków, lub w najważniejszych serwisach z podcastami. Zapraszamy!